Coraz chętniej robimy zakupy online. W konsekwencji tego pojawia się coraz więcej kartonu. Bardzo dobrze, jeżeli opakowanie nadaje się do ponownej wysyłki, to robimy. Gorzej, jeżeli karton jest już zniszczony i nie wiemy, co z nim zrobić. Allegro ma na to rozwiązanie. Jak ponownie wykorzystać zniszczony karton? Zobaczcie sami. Kiedy wrzucisz kartonowe opakowanie do makulatury, my możemy dać mu kolejne życie i zmienić w nowy papier. Produkcję papieru rozpoczynamy od rozwłóknienia makulatury. Tak przygotowana masa przechodzi wiele etapów obróbki, m.in. oczyszczanie, sortowanie, formowanie i suszenie. W efekcie otrzymujemy wstęgę papieru, którą po testach jakościowych transportujemy do magazynu wyrobu gotowego. Bez surowca nie stworzymy bardziej ekologicznych opakowań, ani ich powtórnie nie wykorzystamy. Dlatego to, co Ty zrobisz z papierem, jest tak ważne dla nas i środowiska. Zobacz, jak Twoje codzienne wybory zmieniają się w ekologiczne opakowania. Kartony produkujemy w dwóch etapach. Najpierw z papieru powstaje tektura falista, następnie tworzymy z niej gotowe opakowania. Do produkcji tektury falistej używamy papieru z naszych polskich papier. Odpowiednio pociętą tekturę transportujemy na maszyny, gdzie powstaje gotowy format opakowania. Taki karton jest przeznaczony do szybkiego pakowania z automatycznym pełnym dnem, które zabezpiecza przed włamaniem. W kolejnym kroku tworzymy na kartonie nadruk z ekologicznych farb na bazie wody. Następnie opakowania przenosimy do bezobsługowego magazynu, skąd trafiają do Allegro. Cały proces powstawania kartonu oraz wszystkie działania naszej firmy są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. W naszym magazynie One Fulfillment by Allegro zamówienia kupujących pakujemy do kartonu, który jest w 100% z recyklingu i ma certyfikat FSC. Jeśli klient kupi u różnych sprzedających, to połączymy jego zamówienia i wyślemy jako jedną przesyłkę. W taki sposób zmniejszamy koszty oraz ilość generowanych odpadów. Kiedy wybierasz dostawę do automatu paczkowego lub punktu odbioru, to mniej obciąża środowisko. Taka dostawa ma niższy ślad węglowy, czyli emituje mniej spalin niż podczas transportu każdej przesyłki do domu. To wszystko nie byłoby możliwe bez Ciebie. W końcu podróż kartonu zaczyna się w Twoim domu czy w Twojej firmie. Wystarczy, że będziesz pamiętać o segregacji odpadów papierowych. To proste. Papier wyrzucaj zawsze do pojemnika na papier, bez etykiety i bez plastikowej taśmy. Pamiętaj tylko, że zatłuszczony karton, na przykład taki po pizzy, nie nadaje się do przetworzenia. To absolutnie niewiarygodne, że karton może być przetworzony aż 10 razy. Wszystko zależy od Ciebie, bo to Ty możesz rozpocząć jego ponowną podróż.